studia. Jaromir, zapraszam. Dzięki, dzięki. Julia, jak zawsze, bardzo ładne wprowadzenie. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj opowiemy sobie troszeczkę o kapitanie rynków finansowych, czyli indeksie dolara i dolarze jako walucie, która jest, można powiedzieć, najważniejszą walutą świata. Zanim zacznę tutaj, to dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają, nazywam się Jaromir Uszczewski. Już wiek 46 lat, co roku tak zmieniam te cyferki i to tak idzie. Bardzo szybko ten czas leci. Z wykształcenia jestem inżynierem. Obecnie pracuję w firmie Volvo jako Global Commodity Director, czyli dyrektor do spraw zakupów strategicznych w obszarze elektromobilności. Dużo surowców się tam używa, jest to fajna działka, bardzo technologiczna. Moja kariera to 20 lat, pracowałem przez ten czas w trzech branżach. Branża FMCG, tutaj na samym początku 2 lata, 6 lat w branży typowej automotive, firma NSK i od 2010 roku w firmie Volvo. Zajmowałem się większością komponentów, które się w przemyśle kupuje, od prostych śrubek poprzez bardziej skomplikowane odlewy, mechatronika, elektronika, oprogramowanie. Także było tego sporo przez te 20 lat. Dobrze, o czym dzisiaj sobie opowiemy? Mamy około 30, między 30 a 40 minut na tą część, którą chcę poświęcić na prezentację, więc z natury rzeczy no, musi być to okrojone. Postaram się odpowiedzieć na pytania. Na pewno pytań będzie sporo. Każdy z nas zastanawia się w swoim obszarze, jak tutaj teraz podejść do tematu. Także postaram się tutaj odpowiedzieć na tyle, na ile będę mógł i potrafił. Natomiast resztę już zrobimy w dedykowanym, osobnym webinarze. A dzisiaj tak, opowiemy sobie trochę o dolarze i wpływ dolara na rynek surowców. Dolar jest walutą, która jest bardzo ciekawa, ma bardzo ciekawą historię, myślę, że jedną z ciekawszych. Troszeczkę tutaj narysuję i zarysuję to, w jaki sposób ta historia dolara się toczyła. Ale zanim jeszcze tutaj przejdę do tematu, to poproszę o koncentrację. Wyłączcie rozpraszacze. Mamy czas dla siebie, szanujmy ten czas i spróbujcie wyciągnąć z tego webinaru tyle, ile się da. Jak zauważyliście, pozwoliłem już sobie przejść na ty, także jeżeli ktoś ma z tym problem, to łapkę proszę podnieść. Wtedy oczywiście zmienię ton, w którym się tutaj będę odnosił. Warto sobie notować, będzie dużo informacji. Notowanie pomaga też je zapamiętywać. No i jeżeli będą pytania, to już Julia powiedziała, jak tutaj będzie wyglądała logistyka. Więc słuchajcie, zacznijmy od tego, co to w ogóle jest indeks dolara. I indeks dolara to jest jego wartość do koszyka 6 walut. Tymi walutami na dzień dzisiejszy jest euro, jen japoński, funt brytyjski, kanadyjski dolar, szwedzka korona oraz frank szwajcarski. Więc jeżeli będziemy mówili o indeksie dolara, to oznacza, że to jest policzona wartość tego dolara w stosunku do koszyka tych walut. Największy udział w tym koszyku ma euro. To jest z tego, co pamiętam, chyba około 40 czy nawet 50%. Więc jeżeli mamy ruchy na dolarze, to automatycznie euro również rusza się w przeciwnym kierunku. I jeżeli mamy jakiś ruch na euro, na przykład co się dzieje w strefie euro, to wtedy to również wpływa bardzo mocno na indeks dolara. Także te dwie waluty generalnie to jest właściwie największy rynek walutowy na świecie, euro-dolar. I indeks dolara jest bardzo ważnym indeksem, dlatego że on wpływa i można powiedzieć, no nie animuje, ale wpływa na ceny surowców. Jest to korelacja odwrotna, co oznacza, że jeżeli dolar się umacnia, to ceny surowców zazwyczaj spadają i odwrotnie, jeżeli dolar się osłabia, to ceny surowców idą do góry. Dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, że większość surowców jest handlowana na rynkach światowych właśnie w dolarze. Więc jeżeli wartość dolara wzrasta, jego siła wzrasta, to automatycznie ceny
tych rzeczy, za które się go kupuje, spada. Także to jest taka korelacja i zależność. Pytanie, kto emituje tego dolara? Emituje go system rezerwy federalnej. Jest to 12 banków rozlokowanych w różnych częściach Stanów Zjednoczonych. I generalnie tutaj pytanie do Was będę miał, jak myślicie, system rezerwy federalnej, czyli bank centralny Stanów Zjednoczonych, czy ta instytucja jest państwowa, czy ta instytucja jest prywatna? Ktoś ma jakąś opinię albo może wie? Kamil się tutaj zgłasza. Prywatna, z tego co się orientuję. Prywatna. Andrzej też mówi, że jest prywatna. Tak. Jest to wbrew pozorom, wbrew nazwie, jest to instytucja prywatna. Czyli już tutaj widzimy, że oddanie czegoś, co steruje światową gospodarką, w ręce prywatnych banków, które mają możliwości ustalania stóp procentowych i tym samym wpływania na właściwie gospodarkę całego świata, no jest odważnym posunięciem. Jak to się stało, że Rezerwa Federalna ma takie uprawnienia, że jest prywatna? Tutaj w to nie będę wchodził, natomiast bardzo mocno polecam przeczytać książkę chińskiego autora, nazywa się Song Hongming. Później prześlę zresztą link albo nazwę tej książki, więc bardzo polecam, bo jest bardzo ciekawa i tam jest dużo właśnie historii opowiedziane. System Rezerwy Federalnej powstał w 1913 roku i tak jak mówiłem, jest to najbardziej wpływowa instytucja finansowa na świecie. Decyzje członków tego systemu rezerw federalnych są tak naprawdę obserwowane przez wszystkich inwestorów instytucjonalnych, czyli tych podmiotów, które kreują, animują rynek, jak również przez prywatnych i wpływają absolutnie na wszystkie rynki surowcowo-walutowe. I można powiedzieć tutaj, i to nie jest przesada, że dolar jest podstawą funkcjonowania dzisiejszych rynków finansowych. Większość aktywów, większość handlu odbywa się właśnie z użyciem dolara. I teraz dlaczego ten dolar jest najważniejszą walutą? Troszeczkę sobie o tym później rozwiniemy niektóre punkty, natomiast trzeba wiedzieć, że dolar stał się walutą rezerwową w 1944 roku. Była to konferencja w Bretton Woods. To dało dolarowi absolutną dominację i wszystkie waluty wtedy na sztywno były denominowane i połączone z dolarem. Również złoto było z tym dolarem połączone. W 70-tych latach prezydent Nixon postanowił odłączyć dolara od złota, o czym jeszcze później powiem. Dolar jest dlatego tak silny i dlatego został uznany walutą rezerwową, bo gospodarka Stanów Zjednoczonych była i wciąż jest jeszcze największą gospodarką, więc dolar jest po prostu oparty w największej gospodarce na świecie. Tak jak mówiłem, jest kapitanem i królem rynków. To jest bardzo ważne. Ja może tutaj zrobię... coś takiego. Tutaj mamy bardzo ważną rzecz. Około 40% globalnego długu jest emitowane w dolarze amerykańskim. Jakie to ma konsekwencje, później opowiem. No i oczywiście potęgi typu na przykład Chiny, Rosja, która jest potęgą surowcową, bardzo nie jest im na rękę, że dolar ma taką pozycję waluty rezerwowej i bardzo mocno zabiegają o to, i pracują nad tym, żeby to zmienić. Także tutaj to kilka takich faktów, dlaczego dolar jest tak ważny. No i historia dolara w skrócie. Nazwa pochodzi tutaj od właściwie uncji srebra, określenia uncji srebra, która to była w postaci monety i była bita w XVI wieku na polecenie czeskiego hrabiego Szlika. Historycznie wartość dolara oparta była zawsze na parytecie złota, czyli złoto determinowało to, ile tego dolara można tak naprawdę wyemitować. I był to system bardzo zdrowy. Ten parytet wynosił około 20,67 dolarów za uncję złota w 900 roku. Potem w 1934 podniesiono to na 35 dolarów, ale w 1933, czyli przed tym wydarzeniem, w 1933
Na mocy rozporządzenia wykonawczego o numerze 6102, 6102, które zostało wydane przez Roosevelta, prezydenta Roosevelta, zakazano obywatelom posiadania złota. Generalnie nakazano wtedy przyniesienie całego posiadanego złota i wymieniono je na dolary o takim kursie. Działo się to w maju 1933 roku, po czym w 1934, mając większość złota w skarbcu, podniesiono cenę, czyli i to tak jak widzicie tutaj to jest bardzo no, spora podwyżka, na czym skarb bardzo, bardzo dużo zarobił. No ale co się stało później? W 1944 roku konferencja Bretton Woods, powołanie też Międzynarodowego Funduszu Walutowego, to wtedy został powołany i ustalono, że dolar jest walutą rezerwową i sztywny kurs ustalono do złota oraz walut innych państw. No i to trwało 26 lat, aż w 1971 roku dolar przestał być powiązany ze złotem. Miało to bardzo duże konsekwencje. Dolar stał się walutą płynną, tak jak i inne waluty i system finansowy w tym czasie, właściwie to był punkt, w którym system finansowy zmienił się i poszedł w stronę niestety, no można powiedzieć, niekontrolowanego emitowania przeróżnych walut na świecie. No i co to spowodowało? Tutaj mamy to, ile waluty wykreował Bank Centralny w Stanach Zjednoczonych. To, co stało się od pandemii, no zakrawa myślę, no ja nie wiem jak to nazwać tutaj, ale to może dobrą nazwą byłoby zakrawa na kryminał. Tutaj macie od 1968 roku podaż waluty i generalnie cała, wyobraźcie sobie całą wykreowaną walutę od 1700 roku i tylko w 18 miesięcy ostatnie, no teraz już prawie 20 miesięcy, bank centralny wykreował 40% tego, co kiedykolwiek zostało wyemitowane w przeszłości. W 18 miesięcy, czy 20 już teraz. Polegało to na tym, że wpompowywane było w system 120 miliardów dolarów miesięcznie. To się teraz zmieniło, o tym powiem za chwilkę. Ale co chcę przez to powiedzieć? Chcę przez to powiedzieć, że niestety system walutowy i dolar nie jest tutaj wyjątkiem. Po prostu w sposób już, no, uważam, niekontrolowany emituje walutę, co oczywiście będzie miało swoje konsekwencje. No i ja to nazywam kroplówką. To, że tych pieniędzy tyle się kreuje znikąd, właściwie utrzymuje całą globalną gospodarkę teraz. A globalna gospodarka jest zadłużona już na 370%, czyli 3,7 roku trzeba, musi gospodarka pracować non-stop, full-time, żeby spłacić ten dług, ale matematycznie jest to już nie do zrobienia, więc dlatego widzimy tutaj takie konsekwencje typu inflacja i inne, które dopiero przyjdą. No dobrze, no i właśnie, zauważcie, jakie są konsekwencje tej polityki i tego, co na przykład na dolarze zrobiono. Tutaj jest inflacja, która nagle wybiła pod około 6%. Taka inflacja w Stanach Zjednoczonych nie była widziana od ponad 3 dekad, a pamiętajmy, że Stany Zjednoczone są jedną z najstabilniejszych gospodarek. W związku z tym członkowie tak zwanego Komitetu Otwartego Rynku w Fedzie, czyli w tym Banku Rezerw Federalnych, nie mają innego wyjścia, jak po prostu planować i podnosić stopy procentowe. Więc stopy procentowe, podniesienie stóp procentowych powinno zahamować inflację, natomiast będzie miało inne konsekwencje. I taką konsekwencją jest to, że podnoszenie stóp zazwyczaj powoduje umocnienie waluty, w tym przypadku dolara. Już to widzimy. Co spowoduje oczywiście większe problemy z obsługą długu? Spowolnienie gospodarcze, bo akcja kredytowa po prostu będzie spowalniała. Jeżeli sobie uzmysłowimy, że 40% globalnego długu jest denominowane w dolarze, to wyobraźcie sobie, jaka to jest kaskada obciążenia, jakie to jest obciążenie dla globalnej gospodarki, jeżeli nagle zamiast 0% czy tam jakieś 0,1% będą musieli płacić 1, 2 czy 3% od długu. Jest to bardzo niebezpieczne i myślę, że Bank Rezerw Federalnych ma duży zgryz, jak sobie z tym poradzić w taki sposób, żeby po prostu
system nie doznał implozji, ale też nie, żebyśmy nie weszli w hiperinflację. No i teraz tutaj jeszcze co dodam. Jeżeli chodzi o naszą branżę, o nasz zawód i to, co my robimy, bardzo fajną rzeczą jest teraz spytanie się dostawców waszych o to, jaką oni mają strukturę zadłużenia. Jeżeli macie dostawców z zagranicy, jeżeli macie dostawców też z Polski, to spytajcie się, jaką mają strukturę zadłużenia, czy mają coś w walutach obcych typu dolar, a jeżeli nie, to jak i czy widzą ryzyko problemów z obsługą długu, który już mają. Nawet jeżeli to jest w polskiej walucie, na przykład w złotówce w Polsce, to tutaj też, tak jak wiecie, pan Glapiński i KNF podnoszą bardzo agresywnie stopy procentowe i to są duże podwyżki. Myślę, że to jest dopiero początek podwyżek. Tych serii podwyżek prawdopodobnie będzie coraz więcej. Więc warto z dostawcami porozmawiać i zrozumieć, jaką oni mają strukturę długu i czy przypadkiem się nie wykoleją, jak kaskada zacznie iść. No i dobrze, jak reaguje Fed teraz na to? Więc tak, to jest prezes Fedu, najważniejsza osoba i dysydent. Pan Powell ogłosił właśnie to, co mówiłem, że ograniczy już ten dodruk czy kreowanie waluty. Chce to ograniczyć o 30 miliardów dolarów na miesiąc, czyli tak jak mówiłem, 120 miliardów było wrzucane co miesiąc. Teraz będzie ograniczane to o 30 miliardów, co oznacza, że w okolicach marca 2022 te 120 miliardów przestanie istnieć i system tego wpompowywania pieniądza, dolara, zostanie wygaszony. No, zobaczymy, jakie to będzie konsekwencje miało i czy w ogóle to zrobią, natomiast takie są plany. No i w styczniu 2022 roku, czyli około tam dwóch miesięcy temu, powiedział już bardzo jasno, że stopy procentowe będą podwyższane i to tyle razy, ile trzeba w 2022 roku. Na razie planowane jest 7 podwyżek. I dzisiaj czytałem informacje z ostatniego spotkania, które się odbyło na dniach teraz, że nawet bez względu na to, co się dzieje w Rosji, w Ukrainie, będą to robili. Także jest to bardzo wybuchowa mieszanka. No i teraz zobaczcie, przez tą politykę generalnie, ile dolar stracił od 1913 roku. Tutaj jest pokazane to w takich rzeczach, które można było kupić, zarówno wartość tego dolara. No i w 1913 można było tutaj kupić 30 takich dobrych czekoladowych czekolad czy batonów, nie znam tego. Natomiast z biegiem czasu doszliśmy do momentu, w którym za jednego dolara można kupić kawę. I dolar stracił około 96% swojej wartości, tak jak i większość wszystkich innych walut na świecie. System, w którym żyjemy, system emisji waluty, rezerwy cząstkowej jest zaprogramowany tak, że waluta będzie traciła na wartości, więc tutaj od razu powiem, zastanówcie się nad długofalowym oszczędzaniem w pieniądzu takim fiducjarnym, bo to po prostu nie ma kompletnie sensu. Trzeba inwestować po prostu w rzeczy, które przenoszą wartość, na przykład złoto. Jest takim dobrym nośnikiem. Nie mówię, że to jest dobre jako inwestycja, która ma dać zwrot, ale przeniesienie wartości jest super. Wyobraźcie sobie, że za czasów Forda, kiedy Henry Ford zaczął budować swoje samochody, wtedy uncja złota kosztowała 30 dolarów i za 30 dolarów można było kupić bardzo dobry garnitur. Około 100 lat później za 30 dolarów możemy kupić 30 kaw w McDonaldzie, natomiast jeżeli ktoś by przetrzymał tą uncję złota do dnia dzisiejszego, to za tą uncję złota wciąż kupiłby bardzo dobrej jakości garnitur. Więc to jest bardzo fajna ilustracja tego, w jaki sposób można i powinno się przenosić wartość. Na pewno nie w postaci papierowych pieniędzy. No i słuchajcie, jeszcze jedna rzecz tutaj, jeżeli chodzi o dolara, to jest to, że zauważono, że dolar porusza się w pewnych cyklach. I przez 45 lat ostatnie, tak jak tutaj widzicie, te cykle trwały między 6 a 7 lat i to są cykle wzrostów dolara. Tutaj widzicie, jest około 6,5 roku i 10 lat spadek. 7 lat, około 7 lat wzrost i około 7 lat spadków. Teraz mieliśmy wzrost znów, ale zauważcie, że cały czas ten dolar, po prostu ta wartość jego spada i najprawdopodobniej niedługo powinien zacząć się cykl spadku wartości dolara.
Także spojrzymy sobie później na indeks dolara, jak to wygląda, gdzie on jest. Ale generalnie w dłuższej perspektywie no, każda waluta jest, no, jest po prostu skazana na to, że będzie traciła wartość. No i teraz, dlaczego ta polityka USA jest taka ważna? Dlatego, że tak jak mówiłem, większość surowców jest notowanych w dolarze. Największy obrót jest na dolarze. Ceny surowców są skorelowane z tym dolarem. To jest, tak jak mówiłem, korelacja odwrotna. 60% rezerw walutowych raportowanych przez banki centralne na świecie jest w dolarze. Także to jest bardzo dużo. Zobacz, 60% tego, co banki centralne, czyli najwięksi posiadacze aktywów czy gotówki, to jest w dolarach amerykańskich. I na przykład Bank Narodowy, Bank Polski, i tutaj jest jedna bardzo ważna rzecz, o której trzeba powiedzieć. Narodowy Bank Polski na przykład trzyma też rezerwy walutowe i w dolarze, i w euro. I teraz gdzie tutaj leży cała sztuczka dotycząca dolara i dlaczego inne kraje chciałyby, żeby ich waluta była walutą rezerwową? Generalnie chodzi o to, że żeby polska złotówka na przykład utrzymywała swoją wartość, przy tym dodruku szalonym, który teraz mamy, który też uprawia nasz bank centralny i rząd, ta złotówka po prostu, będąc drukowana, traciłaby bardzo mocno na wartości, więc ona musi mieć rezerwę w formie twardej waluty. Taką twardą walutą może być dolar albo euro na przykład. I nasza wartość złotówki jest skorelowana na przykład z euro bardzo mocno, ale my emitując złotówkę powinniśmy też, czy Bank Polski, Narodowy Bank Polski powinien utrzymywać czy zwiększać rezerwy walutowe. I to nas kosztuje oczywiście. A teraz jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych? Stany Zjednoczone mając walutę rezerwową, oni kreują ją z powietrza i nie mają żadnego kosztu tego. Kompletnie żadnego kosztu nie mają. Więc ten kraj eksportuje tak naprawdę inflację, bo im więcej oni kreują tej waluty, która jest używana na całym świecie, im większy jest dług, tym większe będzie zapotrzebowanie na tego dolara. Więc Stany Zjednoczone bezkarnie mogą sobie tego dolara kreować, dlatego że system wymusza coraz większą podaż i coraz większą inflację. Więc tak to jest sprytnie wymyślone, no niestety ostatecznie tracimy na tym my, czyli trzymając takiego dolara po prostu tracimy owoce swojej pracy. To o tym już mówiłem, o długu, który jest 40% jest też również w dolarze. I reasumując, kondycja gospodarki USA i polityka monetarna Fed ma ogromny wpływ na globalne rynki surowcowo-walutowe. No i teraz wam pokażę coś, to jest bez komentarza pozostawię, tylko, a właściwie zrobię może jeden komentarz tutaj. Pokażę wam coś ciekawego. Jest taka strona, nazywa się US Debt Clock. Zobaczcie, jak to są szalone cyferki. 30 bilionów dolarów jest długu w Stanach Zjednoczonych. Zauważcie, jaki jest dług na jednego no, człowieka w Stanach Zjednoczonych. Jest to 91 tysięcy dolarów, natomiast dług na człowieka, który płaci podatki, czyli na tą klasę pracującą, to jest około 250 tysięcy dolarów. Każdy Amerykanin, który się rodzi właśnie, no nie każdy, ale generalnie można powiedzieć, że ma około 90 tysięcy dolarów długu. Zobaczcie, w jaki to szalony sposób chodzi. Jeszcze gorszą rzeczą jest, zobaczcie, 3 biliony dolarów odsetek trzeba płacić, czyli odsetek jest 13 tysięcy na osobę. I wyobraźcie sobie teraz, zapamiętajcie, że teraz stopy procentowe są praktycznie zero, no w Stanach jest 0,25, ale jak podwyższą to do 1, 2 czy 3%, tak jak to planują zrobić, to taka gospodarka po prostu może być nie być w stanie obsłużyć tego długu, co będzie wymuszało no znowu dodrukowanie dolarów. I teraz troszeczkę tej spekulacji taką zrobię, zanim przejdę dalej już do tych mechanizmów rynków, a mianowicie jeżeli się sytuacja będzie zaogniała między Rosją a Ukrainą, to nie jestem pewien, czy przypadkiem banki centralne, a przede wszystkim Fed, nie zdecyduje o tym, żeby wycofać się z tego zacieśniania polityki monetarnej i podnoszenia stóp procentowych, i nie zacząć przypadkiem znowu na masową skalę dodrukowywać. No wtedy mielibyśmy bardzo poważną sytuację. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie.